Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie chat make-up, czyli będę się malować i w międzyczasie odpowiadać na pytania, które zadaliście mi pod jedną z relacji na Insta Stories. Wrzuciłam Wam tam okienko do zadawania pytań, pisania jakichś założeń. No i ja podczas tego filmiku na to wszystko odpowiem, także lecimy. Takiego filmu na moim kanale jeszcze nie ma. Często robię z Wami takie pogaduchy na live'ie, że maluję się i odpowiadam na pytania na Instagramie, TikToku, czy tam wiecie, w formie właśnie bardziej takich transmisji na żywo. W formie filmu tego wcześniej nie robiłam, także to jest taki mój pierwszy raz, można powiedzieć, na YouTubie, jeśli chodzi o to, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. To chyba nic trudnego. Zaczęłam od nałożenia bazy, baza z Maybelline i pierwsze pytanie brzmi, czy można trenować w makijażu, czy to jest obojętne dla skóry? No i oczywiście, że nie jest obojętne, nie zaleca się trenowania, wykonywania jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, mając na twarzy pełny makijaż, także jeśli macie możliwość, to zdecydowanie trenujcie, ćwiczcie, chodźcie na siłownię bez make-upu. Przede wszystkim chodzi tutaj o podkład, korektor, produkty, które mamy na skórze, na twarzy. Wiadomo, że tam ułożone brwi, czy tuż na rzęsach nie ma wpływu, bardziej chodzi po prostu o skórę. Kolejne pytanko, laminacja rzęs, bardziej na tak czy bardziej na nie? Użyłam podkładu Bel, no i odpowiadam, ja bardzo lubię laminację, teraz akurat był przestój, nie chodziłam, bo wiecie, salony były zamknięte przez lockdown i tak dalej, ale myślę, że teraz już wszystko otwierają, więc pewnie się skuszę na laminację rzęs, inaczej nazywamy laminację liftingiem rzęs. Tak naprawdę to jest ten sam zabieg, na tej samej bazie produktów się opiera. No i ten zabieg podkręca nam rzęsy, delikatnie je pogrubia i zdecydowanie podkreśla. Zwykle używa się farbki, która te rzęsy po prostu farbuje na ciemniejszy kolor. Ja bardzo lubię ten zabieg, bardzo wiele kobiet sobie go chwali, jest mniej inwazyjny niż sztuczne rzęsy doczepiane 1:1 czy 2:1, także ja polecam laminację. Kończę rozprowadzać podkład, przejdę sobie teraz już do korektora, użyję korektora z Gosha i mam następne pytanie, od ilu lat się maluję? Ja słuchajcie, za kilka dni kończę 23 lata, w czerwcu mam urodziny, na samym początku czerwca i tak naprawdę jeśli miałabym to zliczyć, to tak naprawdę maluję się od około 5 lat. Mniej więcej jak miałam 18 lat, to zaczęłam się tak już wiecie, mocniej malować. Pełny makijaż, czyli podkład, korektory, konturowanie, jakiś delikatny makijaż oka. Jak miałam 16-17 lat, no to robiłam taki bardzo delikatny make-up, czyli wiecie, zwykle tusz, jakieś podkreślone brwi, może trochę korektora, ale nie był to taki full make-up, więc 5 lat maluję się tak, wiecie, no poważnie, mocniej. Używam większej ilości produktów. Następne pytanie dłuższe. Jak wygląda Twoja przygoda z makijażem i czy dalej jesteś makijażystką? Moja przygoda z makijażem wygląda tak, że jakby no dalej działam w sieci na Instagramie, na YouTubie jako make-up influencer, czyli często wrzucam propozycje makijażu, nagrywam filmiki z tutorialami makijażowymi. Jakby dalej mam wykształcenie pod względem tego, że jestem makijażystką, bo jestem po kursach. Też trochę makijażu miałam na moich studiach, na kosmetologii, więc jakby makijażystką dalej jestem, ale już nie wykonuję makijaży komercyjnie, czyli już nie maluję w salonie Urody Esce, czyli w salonie mojej mamy. Teraz make-upy w salonie wykonuje moja siostra, Wika Tarka, która zresztą, słuchajcie, ma dla Was niespodziankę. Zakłada kanał na YouTubie i jeśli już w tym momencie, kiedy publikuję swój film, jest też jej film, to podrzucę Wam go w przypiętym komentarzu poniżej, pod filmem. No, ale właśnie Wika teraz wykonuje make-upy w Esce, daje radę bardzo dobrze, dobrze mnie zastąpiła. No, a ja teraz pracuję tylko jako influencer, czyli działam na Instagramie, działam na YouTubie, działam troszkę też na TikToku, no i prowadzę swoją markę Wowko. Przechodzimy sobie do pudru, puder z Affectu, taki fajnie rozświetlający, dający takie satynowe wykończenie. Zobaczycie, jak będę aplikować. I następne pytanie to, czego można używać zamiast bazy pod makijaż? Zamiast bazy możesz używać po prostu kremów nawilżających. Ważne tylko, żeby te kremy były lekkie, żeby nie były za tłuste, bo potem podkład na nich się będzie ważył, zsuwał i nie będzie wyglądał korzystnie. Także po prostu lekki krem. Oczywiście codziennie, rano powinniśmy nakładać SPF w miarę możliwości, jeśli macie jak, to dokładać go w ciągu dnia. Wiadomo, że jeśli mamy make-up na twarzy, no to dokładanie SPF-u nie jest możliwe. No ale rano przed make-upem
z must have SPF i niektórym osobom wystarczy po prostu tylko krem z filtrem, czyli krem z SPF-em. Niektórzy mają na tyle wymagającą skórę, na tyle suchą, na tyle mieszaną, że muszą oprócz SPF-u użyć też swojego kremu pod makijaż. No ale baza zupełnie nie jest konieczna. Przy make-upach możemy tutaj, jak powiedziałam, po prostu używać sobie lekkich kremów. I ja zwykle tak robię na co dzień. Przechodzimy sobie do konturowania, bronzer z Belle. No i następne pytanie, jak krem z SPF-em, to jaki? No i ja najbardziej lubię krem z SPF-em z Holika Holika, ten, który podrzucam Wam tutaj na fotce. Uwielbiam go, jest lekki, bardzo dobrze się sprawdza pod makijaż u mnie. A jedyny minus to wiem, że niektórym osobom podrażnia troszkę oczy, czyli jeśli nakładamy SPF na powieki, a tam też również powinniśmy nakładać SPF, to on piecze. Mnie faktycznie piecze przez kilka sekund na początku, ale potem przechodzi. Ale na przykład u mojej mamy ten krem z filtrem po prostu piecze ją przez cały dzień, więc musicie sobie sprawdzić, jak on sprawdza się u Was. Ogólnie cena jest bardzo fajna. Wydaje się drogi, bo kosztuje około 80 zł w Hebe, ale zwróćcie uwagę na pojemność. Pojemność tego kremu jest naprawdę duża i tak naprawdę za mniejszy krem może zapłacić 40 zł, no ale macie wtedy o połowę mniejszą pojemność, także coś za coś. Kolejny krok to użycie różu. Róż również mam z Belle, z Biedry. Bardzo fajny, tani produkt. No i jak tak przeglądam sobie pytanie od Was, to bardzo dużo pytań powtarza się z pytaniami, na które zwykle odpowiadam w babskich pogaduchach, czyli w takiej oddzielnej serii na moim kanale, którą możecie znaleźć w osobnej playliście. No i właśnie dużo jest pytań o samoakceptację, o miesiączkę, o hejt w internecie, o samorozwój, o to, o chłopaków i tak dalej. Na te pytania odpowiadam właśnie w babskich pogaduchach i w sumie 90% takich właśnie babskich już jest w poprzednich odcinkach, już na nie odpowiedziałam, także zapoznajcie się koniecznie z tamtymi filmami, bo tak jak mówię, dużo pytań się powtarza i na nie już macie odpowiedź. Następne pytanko bardzo fajne, aktualne, bo za niedługo zbliża się dzień mamy i dziewczyna zapytała, czy podrzucę Wam jakiś pomysł na prezent właśnie z okazji dnia mamy, coś fajnego. No i tak naprawdę mamie łatwiej jest kupić prezent, przynajmniej moim zdaniem, niż tacie. Ja mamie zwykle nie mam większego problemu, żeby coś znaleźć, bo tak naprawdę mamie można kupić wszystko. Kosmetyk, perfumy, coś do ubrania, zrobić jakieś fajne zdjęcie w ramce, albo jakiś fajny album wydrukować, zabrać mamę do kina, już niedługo będzie można wychodzić do kina, do teatrów, także to też myślę, że jest fajny pomysł. Także mam nadzieję, że któryś z tych moich propozycji Wam przypadnie do gustu i możecie też w sumie w komentarzach pisać pomysły na prezent, które Wy zrobiłyście w poprzednich latach albo planujecie zrobić w tym roku, kupić w tym roku mamie, także może zainspiruje się od którejś z Was. No bo te, które powiedziałam, już w sumie wykorzystałam. Moja mama w większości właśnie dostawała takie prezenty, o których powiedziałam, także może właśnie coś mnie zainspiruje od Was. Miałam też bardzo dużo pytań o mój aparat ortodontyczny, który noszę. Teraz w ogóle wczoraj byłam u dentysty, jestem świeżo po zabiegu i mogę trochę zaplenić, trochę niewyraźnie mówić, bo miałam usuwane dziąsła. Nie będę Wam tego pokazywać, bo to wszystko jeszcze się goi, ale jak jesteście ciekawi, to tutaj w tym filmiku na Instagram TV, na moim Instagramie pokazałam dokładnie, jak wyglądał cały zabieg. Pani doktor w tle opowiadała, czemu to robimy, po co to jest i tak dalej, także możecie się zapoznać. A ja tutaj opowiadałam na pytanie, czy zakładanie aparatu bolało, bo właśnie tak brzmi pytanie. No i słuchajcie, samo zakładanie aparatu zupełnie nie bolało. To polega na tym, że po prostu pani doktor przymocowała mi najpierw zamki do ust, później włożyła drut. Ja oprócz aparatu noszę też wyciągi, czyli takie gumeczki, które zapina się na zamki, na takie guziczki. Także mam trochę bardziej skomplikowaną sprawę, ale no mówię, samo założenie zupełnie nie bolało, bardziej bolą zęby po. No bo wiadomo, to wszystko musi się poprzestawiać, pozmieniać, no więc samo to po prostu boli, zęby bolą. Przez pierwsze 3 dni po założeniu aparatu jadłam tylko głównie zupy krem, smoothie, koktajle, jogurty, takie płynne rzeczy, których nie trzeba gryźć. No i teraz przy każdej wizycie co około 2 miesiące mam zmieniany drut na coraz mocniejszy, no i wiadomo, że po każdej takiej wizycie, no boli. Boli, mnie dzisiaj zęby bolą, staram się w miarę jeść. Idzie mi to łatwiej albo gorzej, czasami lepiej, czasami gorzej, ale ogólnie nie ma tragedii, naprawdę. Dla pięknego uśmiechu warto trochę pocierpieć. Rozświetlacza użyłam z Lovely Glow Better, też bardzo tani produkt, a dający bardzo fajny efekt, bardzo ładne rozświetlenie na skórze, czas na brwi. I do brwi też mam ultra tani produkt, tutaj produkt z Rossmana, z Alterra, tak się nazywa ta marka, jest taka fajna kredka,
maska do brwi. Jedyne co, no to ma kiepski ten grzebek, więc jeśli nie lubicie takiego grzebyka i sobie z nim nie radzicie, macie gęste brwi, to po prostu użyjcie sobie szczoteczki od jakiejś innej kredki, ale kredka sama w sobie, jako ten ołówek, naprawdę jest super. Bardzo fajny kolor, według mnie bardzo pasuje do mojego koloru naturalnego włosów, do mojego odrostu, bo to jest taki właśnie chłodny, trochę taki mysi kolor i ona jest w ogóle miękka, taka woskowa, także łatwo się nią podkreśla brewki. I rozgadałam się o kredce, a nie powiedziałam, nie odpowiadam na kolejne pytanie. Kolejne pytanie, jak wygląda życie z przedłużonymi włosami? No i pewnie wiecie, że mam przedłużone włosy, kto nie wie, no to wcześniej miałam takie włosy, no i zmieniły się na takie, jak widzicie tutaj na zdjęciu przed i po. I mam faktycznie trochę przedłużone, trochę są dłuższe niż moje naturalne. Mam trochę gęstsze dzięki temu, bo te kanapki oczywiście spowodowały, że tych włosów na głowie jest więcej. Jak wygląda życie z kanapkami? Bardzo dobrze. Ja przez moment miałam w pewien sposób trochę kompleks związany z włosami, bo jakoś tak zawsze przeszkadzało mi to, że są rzadkie. Bardzo podobały mi się gęste włosy u dziewczyn. Wiele moich koleżanek właśnie miało takie gęste włosy. Czesałam je, robiłam im warkocze, Francuzy na wyjazdach, na obozach czy w szkole. No a moje włosy były zawsze takie rzadkie, że warkocze nie wyglądały jakoś spektakularnie na takiej ilości włosów i jakoś zawsze po prostu chciałam mieć gęstsze włosy. No jak nadarzyła się okazja, że mogę je przedłużyć, dowiedziałam się o tej metodzie, dowiedziałam się, że metoda kanapkowa jest najmniej inwazyjną metodą i nie niszczy aż tak włosów, nie obciąża ich aż tak bardzo, to się zdecydowałam, no i jestem zadowolona. I ogólnie to wygląda tak, że teraz przez lockdown, długo nie byłam u fryzjera i trochę przeciągnęłam moją wizytę, bo powinnam mieć te kanapki podciągnięte wcześniej. Podciągam co około 1,5 miesiąca, a teraz mijają 2 miesiące od założenia, więc czym dłużej zwlekamy z podciągnięciem ich ku górze, tym jest trochę gorzej, no bo one zaczynają się gdzieś tam wykręcać, bo nie są tak blisko nasady włosów. Nie są tak blisko miejsca wzrostu włosa, ale jak są świeżo założone i przez te 1,5 miesiąca od założenia jest rewelacja, ja jestem bardzo zadowolona. I ogólnie często poruszam ten temat dbania o te włosy w ciągu dnia na Instastories na Instagramie. Także jak macie ochotę, to wpadajcie tam, śledźcie tam moje relacje, bo no, często poruszam ten temat. I o włosy ogólnie mam od Was sporo pytań, więc możemy się umówić tak, że niedługo na moim kanale pojawi się filmik o włosach, może gdzieś tam wtrącę troszkę nagrań z wizyty u fryzjera, bo też niedługo jadę, także postaram się stworzyć właśnie taki materiał przed fryzjerem, w trakcie fryzjera i trochę po fryzjerze, o mojej pielęgnacji, o tym jak dbam, jak kręcę włosy, no i ogólnie o całej takiej pielęgnacji, całej mojej rutynie związanej z włosami. Teraz ułożę sobie brwi tak jak lubię, czyli takie do góry wyczesane, no i następne pytanie, ile zajmuje mi mój codzienny makijaż? No i tutaj na tym filmiku robię z Wami taki mój codzienny właśnie make-up, czyli twarz, konturowanie, podkreślenie brwi i po prostu wytuszowanie rzęs. No i taki make-up każdego poranka zajmuje mi mniej więcej 15 do 20 minut maksymalnie. Raczej nie dłużej, ale często w ogóle u mnie wygląda to tak, że rano wychodzę do studia, do biura, do miejsca, gdzie nagrywam filmy bez makijażu, no bo w ciągu dnia albo nagrywam jakiś tutorial na Instagram, albo jakiegoś YouTube'a właśnie, albo jakiegoś TikToka, no i zwykle się tam maluję, więc wtedy nie ma sensu, żebym malowała się w domu, zmywała to tutaj i malowała się raz jeszcze, więc ten poranny makijaż wykonuję tak może 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu, zawsze w weekend, kiedy nie nagrywam w studiu, no i może w jeden dzień w tygodniu tak się trafi, jak na przykład nagrywam vloga na mój drugi kanał vlogowy. Także no, w domu się rzadko maluję, muszę przyznać. No ale tak 15-20 minut. Nieodłączny element mojego codziennego makijażu, czyli tusz do rzęs. Dzisiaj użyjemy sobie tuszu do rzęs z Maybelline, tego nowego Sky High. On daje naprawdę niesamowity efekt na rzęsach, bardzo go lubię na co dzień. Także sobie go użyjemy. I następne pytanie, czy polecę jakąś książkę o relacjach, bo mówiłaś o tym kiedyś na babskich pogaduchach. W babskich pogaduchach, tak. W jednym z filmów faktycznie mówiłam, że czytałam taką fajną książkę o relacjach i wydaje mi się, że faktycznie nie podałam tam tytułu. Tytuł brzmiał Psychologia relacji i autorem jest Mateusz Grzesiak. I to, słuchajcie, jest bardzo fajna książka, która mówi o relacjach nie tylko w związku, ale też o relacjach z rodzicami, z dziećmi, z przyjaciółmi, z ludźmi w pracy i tak dalej. Nawet chyba, zaraz Wam przeczytam dokładnie. Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami. Tak dokładnie brzmi ten tytuł. Ale no, te rady, które są tam opisane, można wykorzystać ogólnie w życiu, w przypadku wszystkich osób, które obracają się w Waszym otoczeniu. Bardzo fajna książka, ja
przeczytałam ją raz i jeszcze dwa razy do niej wracałam, do niektórych rozdziałów, żeby zrozumieć pewne zachowania ludzi, wiedzieć jak na nie reagować i tak dalej, także polecam, jak szukacie jakiejś fajnej książki właśnie z takiej dziedziny psychologicznej, to jest fajna. Ja najwięcej takich książek właśnie czytam, psychologicznych, najbardziej mnie interesują i najprzyjemniej mi się je po prostu pochłania. Do ust na co dzień używam zwykle takich pomadek, które są w kolorze ust, bardziej naturalne, błyszczyki albo pomadki matowe. Tutaj mam z Physician Formula, mam nadzieję, że nie powiedziałam źle, taką fajną pomadkę. I mam pytanko o film, który mogę polecić w ciemno każdemu. No i myślę, że kto mnie zna, to zna tą odpowiedź na to pytanie. Wielki Gatsby, po angielsku The Great Gatsby. Rewelacyjny film, bardzo długi, ale jak dla mnie bardzo mądry, przekazuje dużo wartości w życiu, pokazuje naprawdę dużo. I to jest film, do którego ja mogę wracać ciągle, naprawdę ciągle oglądałam go już kilkanaście razy na pewno. Nawet czasami po prostu, jak jest mi jakoś gorzej, wiecie, mam taki trochę gorszy dzień, to włączam sobie ten film i wiem, że on zawsze mi poprawi humor, da mi do myślenia i bardzo Wam polecam. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście, to Wielki Gatsby w roli głównej Leonardo DiCaprio, także tym bardziej polecam się zapoznać. I tak właśnie podczas pogaduszek powstał mój codzienny make-up, delikatny, tylko troszkę podkreślający urodę. Nie lubię takich, wiecie, zbyt przerysowanych makijaży na co dzień, także tak to wygląda. No a Wy koniecznie dajcie mi feedback, jak podobają Wam się tego typu filmy. Pogadankowe, ale przy okazji trochę przemycam Wam moich produktowych ulubieńców, no bo oczywiście skoro używam ich na co dzień, to te produkty bardzo lubię, także w komentarzach czekam na Wasz feedback, czy chcecie więcej takich filmów. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania innych odcinków na kanale. Buziaki, pa pa!